Tworzenie wideokursu, czy nawet tworzenie wideobloga nie jest takie łatwe, jakby się wydawało. Nawet w sumie powiedzieć najpierw cześć. Początki są chyba zawsze jednak bardzo trudne. Jak już się może zacznie, to jest łatwiej. Natomiast tak, rzeczywiście człowiek by sobie pomyślał, co tam kurs, przecież wiem, co chcę robić, no nie? Ale następnie siadasz i zastanawiasz sobie, tak, no ale jak podzielić tą swoją wiedzę, którą masz, podzielić ją na jakieś logiczne części, tak? Następnie zaczynasz się zastanawiać, czy masz wszystkie technicznie potrzebne rzeczy, tak? No masz komputer? Masz, możesz nagrywać. A następną rzeczą jest, powiedzmy sobie, mikrofon. Masz mikrofon? No nie, nie masz mikrofonu, musisz kupić mikrofon. Ha! Potem przekonujesz się, że nie masz karty dźwiękowej, tak? Tak, nie masz karty dźwiękowej. Jak masz Maca, to nie masz karty dźwiękowej, tak, żeby podłączyć mikrofon. Musisz kupić kartę dźwiękową. Jak już to wszystko masz, możesz zacząć nagrywać, tak? Pierwsze próby już za mną. Potem oczywiście pracujesz nad najważniejszą rzeczą, czyli swoim kontentem, tak? Czyli jeszcze raz, jak podzielić tą całą wiedzę w logiczną całość? Od czego w ogóle zacząć, tak? Bo tak jak już wspominałem, potrzebuję również kursu dla początkujących, tak? Kurs dla początkujących, no nie taka prosta sprawa, ponieważ od czego tu zacząć? Czym jest programowanie? Może nie. Ja wpadłem już na pomysł, co będzie pierwszym rzeczywiście używalnym elementem kursu, tak? Zajmiemy się tym, czym wszyscy się zajmują, czyli jak w ogóle zrobić tak, żebyśmy mogli to PHP odpalić, ale zajmiemy się tym w trochę inny sposób niż zwykle kursy się tym zajmują, przynajmniej te kursy, na które ja trafiłem, czyli będziemy uderzać w te najlepsze praktyki. To już niebawem, mam nadzieję, że w tym tygodniu, może na początku przyszłego tygodnia filmik powinien być gotowy. Ważną rzeczą, którą chcę wprowadzić w swoim kursie, jest to, że do każdego filmiku będzie skrypt, normalny skrypt jak na studiach, dostępny online, gdzie będą wszystkie linki, wszystko opisane i tak dalej. Również tam, gdzie będzie to potrzebne, będę udostępniał oczywiście kody, skrypty i inne pierdoły. To jest to, tak? Ciekawostka a propos moich trudności. No na przykład tak, chcesz nagrać teraz krótki wpis na wideobloga. Okazuje się, że masz telefon, ale nie masz selfie sticka albo jakiegokolwiek innego urządzenia, na którym można byłoby postawić, więc generalnie tak trzymam telefon w ręku. To chyba wszystko na chwilę obecną, tak? Najważniejsze jest to, że przekonuję się i rozmawiam z ludźmi, co chcą w takich kursach zobaczyć, dlaczego inne kursy lubią, dlaczego niektórych kursów nie lubią, co powinien zawierać idealny kurs, tak? Natomiast tak, nie jest jeszcze tego dużo, bo na chwilę obecną mogę opierać się tylko na znajomych, którym bardzo dziękuję za zainteresowanie i pierwsze subskrypcje na kanale. Natomiast mam nadzieję, że w miarę jak content będzie rósł, będzie tego więcej. A jeszcze coś dodam. Jeżeli ktokolwiek to ogląda, jeżeli ktokolwiek chce coś... Ja jestem otwarty na komentarze, opinie i tego typu rzeczy, więc piszcie, jak tylko kurs się zacznie, mam nadzieję, że rzeczywiście będzie przynajmniej o czym wspominać, co komentować. Natomiast tak jak ja mówię, konstruktywna krytyka jest zawsze bardzo ważną rzeczą i zwłaszcza jako programiści, inżynierowie oprogramowania, nie możemy się tej konstruktywnej krytyki obawiać, wręcz powinniśmy, że tak powiem, o nią zabiegać. To co? Do zobaczenia następnym razem.